dochodzenie dyscyplinarne wobec organizatorów manifestacji. Protest popierają partie na lewicy i na prawicy. Na paryskich uniwersytetach pokazały się graffiti agresywne wobec policji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych liczy, że umowa CETA o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą zostanie zawarta. Tak mówi wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Walonia odrzuca piątkowy termin wyznaczony na znalezienie porozumienia. Francuskojęzyczny region Belgii potwierdził swój sprzeciw wobec porozumienia, co uniemożliwia jego podpisanie. Belgia, której rząd federalny popiera umowę, nie może dać zielonego światła. Konrad Szymański, który będzie towarzyszył od jutra premier w unijnym szczycie w Brukseli, przekonuje, że brak umowy byłby bardzo złym sygnałem. Ponieważ jeżeli nie jesteśmy w stanie dogadać się z Kanadą, krajem stosunkowo najbliższym europejskim standardom w bardzo wielu dziedzinach, najbardziej otwartym, to znaczy, że w zasadzie nie jesteśmy w stanie dogadać się z nikim. Taką perspektywę trzeba mieć na uwadze. Jestem przekonany, że w najbliższych dniach znajdziemy właściwe rozwiązanie. Polska zresztą podziela to przekonanie, że potrzebujemy silniejszych gwarancji dla swojego porządku prawnego, silniejszych gwarancji dla swojego własnego rynku. Teoretycznie do piątku władze w Brukseli mają problem rozwiązać, bo wtedy europejscy przywódcy powinni oficjalnie zatwierdzić umowę w drugim dniu unijnego szczytu. Polskie MSZ oficjalnie nie chce komentować decyzji Walonii. Konrad Szymański przyznaje jednak, że stanowisko parlamentu regionalnego wpływa na dyskusję unijnych przywódców. Potrzebujemy ambitnej, otwartej polityki handlowej. Potrzebujemy również większej transparencji, jeżeli chodzi o negocjowanie tych porozumień. Potrzebujemy znacznie większego nacisku na instrumenty ochrony rynku, tam gdzie ten rynek europejski jest narażony na nieuczciwą konkurencję. I Polska będzie z tymi wszystkimi trzema postulatami występowała na tym szczycie. Jeśli europejscy przywódcy na szczycie zaakceptują umowę, zostanie ona podpisana przez unijnych liderów 27 października, a później po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski część handlowa porozumienia będzie mogła wejść w życie. Część inwestycyjna może zacząć obowiązywać dopiero po ratyfikacji przez wszystkie kraje, czyli za kilka lat. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk liczy na porozumienie w tej sprawie, w sprawie umowy handlowej z Kanadą na rozpoczynającym się jutro dwudniowym unijnym szczycie. Obecnie tylko Walonia, jeden z belgijskich regionów, sprzeciwia się porozumieniu, a przez nieoficjalny federalny rząd w Brukseli nie może dać zielonego światła dla podpisania umowy. Belgijskie władze mają do piątku rozwiązać wewnętrzny problem. Pojutrze umowa z Kanadą będzie głównym tematem obrad europejskich przywódców. Szef Rady jest optymistą. Negocjacje cały czas trwają. Okazało się bowiem, że są trudniejsze politycznie niż wielu się spodziewało. Wiemy, że porozumienie wymaga jeszcze pracy i szanujemy to osobiście. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie problemów dotyczących umowy podczas Rady Europejskiej. Jeśli będzie zgoda u nich przywódców, to w przyszłym tygodniu dojdzie do podpisania umowy. Ponad 1,5 miliarda złotych wypłaciła już Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników. Ich wysokość to 70% pełnej płatności. Nie ma kodeksu, wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki wskazuje, że zaliczki mają na celu ustabilizować ekonomiczną sytuację gospodarstw rolnych. Kołchozowe gadanie, jak mówi gada, gada, to jest słowo kołchozu, kołchozowe, moherowe gadanie. Wystąpiły trudności na tych rynkach i trudniej jest uzyskać odpowiednią cenę. To jest też zadbałość o użytki rolne za te blisko 90% naszego obszaru kraju, czyli obszary wiejskie. Więc to jest pewna renta dla rolników. W ramach podziału środków unijnych polskie gospodarstwa otrzymają w tym sezonie z tytułu dopłat ponad 14,5 miliarda złotych. Wiceszef resortu rolnictwa przypomina jednak, że ze środków korzysta bardzo wielu beneficjentów. Te kwoty brzmią porażająco i szczególnie mieszkańcy miast mówią, ileż to ci rolnicy dostają tych pieniędzy z dotacji unijnych. Ale pamiętajmy, że to jest 1 350 000 beneficjentów i to jest 14 milionów użytków rolnych, hektarów. Pozostałe środki w wysokości 30% dopłat będą wypłacone od początku grudnia do końca czerwca 2017 roku.
Krakowie ostatnie pożegnanie Andrzeja Wajdy. Urna z prochami reżysera została złożona w mogile obok grobowca rodzinnego, w którym spoczywa m.in. jego matka. Urnę na miejsce spoczynku wniosła wdowa po artyście Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Ceremonia modlitewna trwała kilkanaście minut. Wcześniej w Bazylice Świętej Trójcy odbyła się msza pogrzebowa. Przed nią i po niej Andrzeja Wajdę wspominali aktorzy i przyjaciele. Odszedł Andrzej Wajda, wielki polski twórca, dla którego Polska była tematem najważniejszym. Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Odszedł ostatni z tego pokolenia reżyserów, które z kina uczyniło wielką sztukę. Uczył ludzi patrzeć tak, aby widzieli, a nie tylko gapili się. Dominikanin ojciec Jan Kłoczowski. Obecność Polski rozumie jako obecność Polaka jako człowieka. Polaka dotkniętego doświadczeniem pamięci, nadziei i bólu. Wajda kochał Polskę. Żyliśmy w czasach Wajdy. Henryk Woźniakowski, prezes wydawnictwa Znak. Gdyby go nie było, to nasze życie pojedyncze byłoby bez porównania bardziej szare, ubogie, płytkie. Wszyscy czujemy, kochany Andrzeju, że duchem pokonałeś doczesną formę. Dorota Segda. Nie umarłeś, skończyłeś tylko ziemskie dowodzenie. Czekaj na nas z nowymi pomysłami. Cześć twojej pamięci. Na cmentarzu salwatorskim i w Bazylice Ojców Dominikanów reżysera żegnali rodzina, przyjaciele, współpracownicy, aktorzy oraz przedstawiciele władz państwowych i lokalnych. Był też prezydent Andrzej Duda. Ceremonia zgodnie z wolą rodziny i zmarłego miała skromny charakter. Na Starych Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb Andrzeja Kopiczyńskiego, aktora głównego bohatera serialu 40-latek. Żegnali go przyjaciele oraz rodzina. Uroczystość pogrzebową rozpoczęło przekazanie rodzinie aktora odznaczenia, które Andrzejowi Kopiczyńskiemu pośmiertnie nadał prezydent Andrzej Duda. Order wręczył córce aktora doradca prezydenta Tadeusz Deszkiewicz. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla kultury Polski, za działalność artystyczną, odznaczony został krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie Andrzej Kopiczyński. List od wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego odczytała Wanda Zwinogrodzka, wiceminister kultury. Andrzej Kopiczyński zapisał się na stałe w naszej pamięci, gdy przyjął ofertę Jerzego Gruzy, by wcielić się w tytułowego bohatera serialu. Odtąd dla wielu z nas stał się uosobieniem powszedniego życia Polaków tamtej epoki. W lekko przekrzywionym zwierciadle potrafił oddać paradoksy i absurdy egzystencji w Polsce ludowej, a zarazem małe i wielkie, ale zawsze aktualne dramaty codziennego życia. Andrzeja Kopiczyńskiego pożegnał również jego przyjaciel, aktor Jan Kobuszewski. Mój wielki przyjaciel, wspaniały człowiek, o niesłychanej skromności, wielkiej dobroci, kolega, świetny aktor, długie lata i byliśmy w Teatrze Kwadrat. Jeśli chodzi o aktorstwo, wielka prawda, wielka uczciwość, zawsze przygotowany. W teatrze był bardzo ceniony, ale wydaje mi się, że zasłużył na większą sławę, a zaszkodziła mu w tym jego wielka skromność. Cześć jego pamięci. Olgierd Łukaszewicz mówił, że Andrzej Kopiczyński to ważna postać dla polskiego teatru i kina. Dla mnie na przykład był najważniejszy wtedy, kiedy się pojawił w latach 60. jako gwiazda teatru w Szczecinie. Jego role były komentowane przez całą Polskę teatralną. Wygrywał Hamleta, czy Gustawa Konrada, Otella Szekspira. Ale oczywiście wszyscy go pokochaliśmy i polubiliśmy wtedy, kiedy wcielił się w 40-latka inżyniera. No i bił się mocnym śladem w obrazie milionów. Artysta zmarł 13 października w wieku 82 lat. 32 lata temu, 19 października 1984 roku, ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany i bestialsko zamordowany przez bezpiekę. W Warszawie uroczystości rocznicowe odbywały się w żoliborskim kościele świętego Stanisława Kostki, gdzie kapelan warszawskiej Solidarności odprawiał głośne msze za ojczyznę.
Od rana przy grobie błogosławionego na warszawskim Żoliborzu modlą się ludzie, przynoszą kwiaty i zapalają znicze. Możemy się modlić i wstąpiać do niego, o łaski prosić. Na uroczystości rocznicowe do kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki przyjechała też rodzina księdza Jerzego Popiełuszki, w tym jego starszy brat Józef. Bardzo wzruszające, że ludzie pamiętają o bracie. Jego śmierć nie poszła na darmo, owocuje. Na uroczystości rocznicowe przybyli także przedstawiciele Solidarności. Mówi działacz Związku Skrynicy Zdroju Zdzisław Skwarek. Był kapelanem Solidarności. Bardzo sobie cenimy pomoc księdza Jerzego w odzyskaniu niepodległości. To szczególny dzień także dla aktorów, którzy razem z kapelanem warszawskiej Solidarności brali udział w mszach za ojczyznę, mówi Leon Łochowski. To tak jakbym był przy księdzu Jerzy. Utwierdził mnie, umocnił w dobrym. Grób księdza Jerzego Popiełuszki odwiedziło już ponad 20 milionów pielgrzymów z całego świata. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W Senacie można oglądać wystawę Polska światu papieża Dała, Jan Paweł II na plakatach. Ekspozycję tworzą plakaty związane z licznymi wizytami w kraju papieża Polaka, w tym unikatowe już afisze sprzed 20 lat. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, otwierając wystawę, powiedział, że polskiego papieża charakteryzuje jedno słowo – wielki. Jan Paweł II to wielki człowiek, wielki papież, wielki święty, wielki swoim dziełem, wielki swoimi homiliami, wielki tym wszystkim, co pozostawił nam w swoim wielkim, powtórzę to, dziedzictwie. W uroczystości otwarcia wystawy wziął udział kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski podziękował organizatorom i marszałkowi Senatu za obecność papieża w polskim parlamencie. Podkreślił, że osoba Jana Pawła II to nieodkryte bogactwo. To jest osoba, której odkrywanie w różnych aspektach jest czymś niesłychanie ważnym i dlatego cieszę się, że Senat włącza się w tego typu rzeczy nie tylko w okresie rocznicy, już 38. rocznicy wyboru papieża na stolicę Piotrową, ale że przy wielu innych okazjach papież jest obecny tutaj, zwłaszcza wtedy, kiedy był rok Jana Pawła II, był obecny bardzo często. Bardzo więc gratuluję pomysłu, realizacji, dziękuję wszystkim. A ekspozycję będzie można oglądać do 28 października. 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pascal twierdził, że gdyby Kleopatra miała krótszy nos, losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej. Co decyduje o wydarzeniach historycznych? Co wprawia w ruch historię? Co ją motywuje? Nad tym wszystkim będę zastanawiał się wraz z moimi gośćmi w audycji Nos Kleopatry w każdy czwartek o godzinie 23.10. Serdecznie zapraszam. Wiktor Świetlik. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Autopromocja. Minęła pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Zdecydowana większość dokumentów w zbiorze zastrzeżonym Instytutu Pamięci Narodowej zostanie odtajniona. Zapowiedział to w Polskim Radiu 24 wiceprzewodniczący Kolegium IPN Sławomir Cęckiewicz. Formalnie zbiór wyodrębniony przestał istnieć w czerwcu tego roku na mocy nowelizacji ustawy o IPN. Materiały, które po nim pozostały, będą komisyjnie przejrzane przez IPN i przedstawicieli służb. Sławomir Cęckiewicz ocenia, że większość dokumentów
będzie ostatecznie jawna. Już zastrzeżony to jest, jeśli się nie mylę, 430 metrów, z czego 54 metry to są materiały wywiadu, kontrwywiadu wojskowego, 36 metrów to są Wojska Ochrony Pogranicza, a reszta to jest ABW, kompetencja ABW, powiedzmy, kontrwywiad, czy Służba Bezpieczeństwa i Departament I MSW, czyli Wywiad Polski Komunistyczny. To tworzy jakby były zbiór zastrzeżony, te 430 metrów. Archiwum IPN zawiera materiały wytworzone przez służby PRL. Część z nich ze względu na bezpieczeństwo państwa została opatrzona przez służby specjalne III RP klauzulami tajności. 70 laureatów Nagrody Nobla poparło Hillary Clinton w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W liście otwartym naukowcy argumentują, że kandydatka demokratów rozumie wyzwania, przed jakimi stoi Ameryka i świat. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Pod listem otwartym podpisali się laureanci Nobla z medycyny, chemii, fizyki i ekonomii. Są wśród nich tak wybitne postacie jak chemik Peter Agre, fizyk Robert Woodrow Wilson czy ekonomista Robert Filer. Naukowcy argumentują, że wybór Hillary Clinton jest kluczowy do zapewnienia wolności, praw konstytucyjnych i bezpieczeństwa narodowego. Według nobistów była sekretarz stanu rozumie, jak ważne jest wsparcie nauki w rozwiązywaniu współczesnych problemów, takich jak rak czy choroba Alzheimera, zapewnienie alternatywnych źródeł energii i walka ze skutkami globalnego ocieplenia. Potrzebujemy prezydenta, który będzie popierać naukę i technologię i dla którego dziedziny te będą podstawą do podejmowania kluczowych decyzji, napisali naukowcy, deklarując zdecydowane poparcie dla Hillary Clinton w wyborach prezydenckich. W liście nie pada nazwisko Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Kołkuski, Polskie Radio. Będzie możliwy dostęp bez wizy do białoruskiej części kanału Augustowskiego i jego okolic. Potrzebny jednak będzie specjalny dokument, który wydadzą firmy turystyczne. Białoruski rząd przyjął wzory dokumentów, na podstawie których można będzie odwiedzać turystyczno-rekreacyjny park Kanał Augustowski. Takie zasady zaczną obowiązywać od 26 października do końca 2017 roku. Szczegóły Włodzimierz Pac. Bez wiz na okres do 5 dni na Białoruś można będzie wjechać z polskiej strony przez przejście graniczne Kuźnica-Bruzgi oraz rzeczne Rudawka-Lesnaja, znajdujące się na kanale Augustowskim. Bezwizowy wjazd będzie możliwy również przez dwa przejścia białorusko-litewskie. Obcokrajowcy chcący zwiedzić białoruską część kanału Augustowskiego będą musieli przekazać firmie turystycznej w formie elektronicznej lub pisemnej podstawowe dane osobowe. Białoruska służba graniczna powinna te dane otrzymać 24 godziny przed planowanym wjazdem obcokrajowca. Dokumenty potrzebne do bezwizowego wjazdu na Białoruś będą wydawać firmy turystyczne. Białoruska agencja prasowa Biełta poinformowała, że turyści powinni posiadać na każdy dzień pobytu 42 ruble, czyli około 84 zł. Za wyjazd obcokrajowców poza dozwoloną strefę bezwizową będą grozić kary administracyjne. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Minsk. Każdego dnia na słynną wyspę Capri przybywa 13 tysięcy turystów. Jej władze apelują do rządu w Rzymie o większą autonomię, by móc położyć tamę temu zalewowi. Marek Lenart. Burmistrz Gianni De Martino nie pierwszy raz prosi władze centralne o zgodę na regulowanie ruchu turystycznego w sposób najprostszy i drastyczny, kiedy uzna za stosowne wywiesi w porcie tabliczkę informującą, że na Capri miejsc nie ma. Turyści są już w komplecie. Burmistrz szuka sojuszników i na pewno ich znajdzie. Na przykład w koledze z Wenecji, który także upomina się o większą swobodę. Wenecja również pęka w szwach i to przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim jak Capri. Burmistrz ostrzega, że cierpliwość jego i stałych mieszkańców są już na wyczerpaniu. Zdaje on sobie sprawę, że chcąc ograniczyć liczbę turystów, podcina gałąź, na której siedzi, bo wyspa żyje z turystyki, ale nie widzi innego wyjścia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. W nocy na zachodzie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo gdzieniegdzie słabe opady deszczu, a po północy miejscami mgły. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Temperatura od plus 3 do plus 7 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej w Polskim Radiu 24 wracamy teraz do rozmowy Krzysztofa Grzybowskiego o wydatkach i wpływach do budżetu państwa. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
a w naszym studiu Radosław Żydok, Fundacja Republikańska i współautor mapy wydatków i dochodów państwa 2015. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Temat nieprzypadkowy, ponieważ Sejm zajmuje się budżetem na rok 2017, a my spojrzymy wstecz na rok 2015. Przed panem dwa bardzo tajemnicze zwoje, właściwie dwie bardzo tajemnicze mapy do map niepodobne. Tak, mapa wydatków, mapa dochodów państwa za rok 2015, czyli no, to jest trochę nasz sztandarowy projekt, szczególnie mapa wydatków, bo to już jest piąta edycja. Pokazujemy w nich, jak naprawdę wyglądają finanse publiczne. Ale co to znaczy, jak naprawdę wyglądają? To znaczy, że te inne informacje, które uzyskujemy, to one nie są prawdziwe? No bo tak to można zrozumieć. Trzeba naprawdę dużo pogrzebać, żeby się dokopać do prawdziwych informacji. To, co jest w ustawie budżetowej, pewnie jeszcze o tym dziś będziemy wspominać z racji tego, że trwają prace nad nowym budżetem, to jest zaledwie połowa, mniej więcej, połowa sektora finansów publicznych. Znaczna część jest poukrywana w innych miejscach. Poukrywana to jest może troszeczkę przesada, bo to są jawne informacje. Co już chciałem dopytywać, kto ukrywa i dlaczego? Bardzo dużo wydatków jest w samorządach, które nie są ujmowane w budżetach. Są fundusze celowe, takie jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który jest też oddzielnie budżetowany, a który ma ogromny deficyt. Generalnie rzecz biorąc, wydatki to jest ponad 700 miliardów, natomiast w budżecie jest mniej więcej połowa, w przyszłorocznym budżecie to będzie w okolice 350 miliardów złotych. Czyli teoretycznie wydajemy 350, w praktyce, jeżeli zliczymy absolutnie wszystkie wydatki w państwie, będzie tylko dwa razy tyle. Z dochodami jest też tak fajnie, że są dwa razy większe niż... O, to już nie. No z dochodami, to znaczy one oczywiście też właśnie jest ten problem, że są jakby w różnych miejscach pozapisywane, że też są różne jakby podmioty pobierające te podatki, daniny publiczne. Natomiast niestety dochody są jednak dużo niższe od wydatków. Po prostu się z każdym rokiem coraz bardziej zadłuża. Dobrze, to w takim razie ta różnica między dochodami a wydatkami, gdzie jest większa? Po stronie ustawy budżetowej? Czy po stronie tych wszystkich pozostałych wydatków, które w ustawie budżetowej się nie mieszczą? No niestety jest dużo większa, jak się patrzy na cały sektor finansów publicznych. Znaczy jest pewna tendencja, jakby poprawia się to troszeczkę, bo jak spojrzymy na przykład na rok, kiedy kryzys najmocniej uderzył w Polskę 2010, to tam budżet, znaczy deficyt budżetowy wcale nie był tak wielki, wynosił około 60 miliardów złotych. Teraz mówimy, że będziemy mieli rekordowy deficyt budżetowy. Wtedy oprócz tych 60 było jeszcze kilkadziesiąt miliardów długów w samorządach i on łącznie ten deficyt przekroczył 100 miliardów złotych. W zeszłym roku mieliśmy podobnie, z tym, że my mamy trochę inną klasyfikację dochodów niż Ministerstwo Finansów. My sobie pozwoliliśmy na lekką zmianę kategorii, żeby pokazać trochę dobitniej, co tak naprawdę jest źródłem dochodów państwa. Ale czy to oznacza, że dokonaliście państwo, no, delikatnie rzecz biorąc, małej manipulacji? Tak nie. My zastosowaliśmy taką bardzo prostą i jasną metodologię, to znaczy na przykład wyłączyliśmy środki unijne. No bo zakładamy, że środki unijne nie pochodzą z polskich źródeł, w związku z tym są, zresztą mają oddzielny budżet, są wykazywane oddzielnie. Problem jest tylko taki, jeżeli chodzi o dochody, to jest bardzo łatwo wyłączyć, bo rzeczywiście to jest jeden transfer, tak powiedzmy, z Unii Europejskiej. Natomiast jest trochę trudniej z wydatkami z tych funduszy europejskich, dlatego że oprócz tego, że one są właśnie w budżecie środków europejskich, który jest częścią ustawy budżetowej, no to jest to też w wydatkach poszczególnych instytucji, które po prostu realizują te zadania ze środków funduszy europejskich. No i tu jest trochę słabość polskiej tej sprawozdawczości, że nie jest to jasno wykazane w ustawie budżetowej, które wydatki są faktycznie z polskich podatków, a które są ze środków unijnych. To powoduje, że niestety u nas ten deficyt jest trochę wyższy niż pewnie on jest w rzeczywistości, bo jak się porówna te nasze dwie mapy, to jest 101 miliardów złotych aż różnicy i ogromna część z tego to jest deficyt funduszu rent i emerytur, bo to jest ponad 82 miliardy i pewnie brakuje nas 80 miliardów na to, żeby nasz system, no w skrócie, uproszczeniu powiem, emerytalny sprawnie funkcjonował. Tak, to jest ogromna różnica, to jest 82,7 miliarda złotych dokładnie, no 153,5, jeżeli dobrze pamiętam, było wpływów, aż 235 wydatków. To jest efekt oczywiście po pierwsze tego, że ten system jest, znaczy on się nie może jakby domknąć w takiej sytuacji demograficznej, jaką mamy obecnie. Starzejące się społeczeństwo. Lepiej raczej nie będzie, bo 500+ może pomoże, ale to na pewno nie będzie ta skala. To się nie zmieni w najbliższych latach, nie ma na to szansy. Do 2035 roku, jeśli pamiętam prognozy ZUS-u, będzie coraz gorzej z każdym rokiem. Będziemy dochodzić pod koniec już do 120 miliardów deficytów w samych rentach i emeryturach. No przecież to jest potężna część rocznego budżetu całego państwa. Tak, znaczy to jest ważne, żeby uświadomić sobie, że renty i emerytury są największą pozycją, zdecydowanie większą od następnej, bo to jest tak jak wspomniałem 235 z 750 miliardów, czyli prawie 1/3 budżetu to są tylko renty i emerytury.
jakby, no to jest trochę paradoksalne, że państwo polskie się właściwie jest głównie zakładem ubezpieczeniowym, tak? Dla porównania na obronność wydaliśmy 31 miliardów złotych. Przepraszam, jeszcze raz, zestawmy te dwie sumy, bo one rzeczywiście brzmią niezwykle obrazowo. Na emerytury i renty 235 miliardów, na obronność 31. 8, tak, ponad 8 razy mniej. No tak, to jest bardzo uderzające. No cóż, no nie da się jakby tych dwóch rzeczy, wydatków i dochodów państwa, traktować oddzielnie, tak? Znaczy państwo, mamy taką zgodę publiczną, powiedzmy kontrakt pewien społeczny, że państwo ma wykonywać pewne zadania. No i teraz trzeba się zastanowić, jak je sfinansować, tak? Do tego mamy system podatkowy. Niestety właśnie to, co widać z tych naszych map, szczególnie z mapy dochodów, ten system podatkowy jest bardzo zły, jest bardzo szkodliwy. Dlatego, że w największym stopniu opodatkowana w Polsce jest praca. 318 miliardów złotych to są łączne składki na ZUS, na NFZ, podatek dochodowy. To powoduje, jeżeli aż połowa dochodów jest z pracy, zdecydowanie mniej jest z konsumpcji, chociaż jest to druga pozycja, ale wszystkim się zazwyczaj wydaje, jak się rozmawia o podatkach, że właśnie, no bo największe wpływy są z VAT-u, więc, czyli najbardziej opodatkowana jest konsumpcja. Czyli jak ktoś nie konsumuje, no to trochę państwo mu mniej zabiera, czyli można oszczędzać. No właśnie nie. Praca prawie 50% i tak naprawdę daje dochody. Po prostu też upraszczając oczywiście cały przekaz. No właśnie nie, bo PIT to jest o połowę mniej niż składki na ZUS. To jest ten problem, że ten system się nie domyka, a mimo to on pochłania ogromne po prostu pieniądze. No, trzeba się naprawdę poważnie zastanowić, w jaką iść stronę. Z drugiej strony, jakby spojrzeć jeszcze, to mamy podatki majątkowe, które są z kolei bardzo niskie w Polsce. To jest zaledwie 25,5 miliarda złotych rocznie dają podatki majątkowe. Czyli państwo nie pozwala się nam wzbogacić, bo nam straszliwie opodatkowuje pracę, a z drugiej strony ci, którzy się już wzbogacili, często na okresie transformacji na przykład, mają bardzo duże majątki, są w stopniu znikomym opodatkowani. No, to niestety naprawdę nie pozwala po prostu polskiej klasie średniej rosnąć. Czy pan w takim razie, teraz trochę zmieniając temat, ale skoro o podatkach, jak pan patrzy, jak pan ocenia te propozycje, które się w takim razie w ostatnim czasie pojawiały? Tutaj myślę głównie o tych wypowiedziach ministra Kowalczyka, no, który zapowiada gruntowną zmianę systemu podatkowego. Jeden ujednolicony podatek, kilka progów. Do końca nie wiemy, jakie one będą wysokości, jaka to będzie skala, ale kierunek jest dokładnie właśnie taki, żeby ci, którzy są najbogatsi, pytanie, co to w Polsce oznacza, płacili więcej. No ale właśnie o to chodzi, że tu nadal mówimy o opodatkowaniu pracy. To jest ci, którzy najwięcej zarabiają. To wcale nie są ludzie najbogatsi. Ludzie najbogatsi mają rentę z majątku, bo mają ogromny majątek i nie muszą już pracować. To jest paradoks. Tak. No, czyli my w ogóle obracamy się w sferze... Jakby... Problem polega na tym, że my chyba, ja teraz mówię o odbiorcach, o słuchaczach tego typu rozmów, bardzo często nie zauważamy właśnie różnicy. Znaczy wydaje nam się, że pieniądze, które wydajemy, one muszą pochodzić z pracy lżejszej, lepiej płatnej, gorzej płatnej, ale z pracy. Zapominamy o tym, że rzeczywiście są ludzie, którzy muszą wypełniać PIT. No tak, znaczy jeśli chodzi na przykład o zyski, powiedzmy, z akcji, tak, no to jest rzeczywiście podatek PIT, natomiast no, sam PIT w sobie to jest, tak jak wspomniałem, tylko część tego opodatkowania pracy, no bo już na przykład od zysków kapitałowych nie płaci się składek ZUS. I tutaj pewnym rozwiązaniem jest rzeczywiście jednolity podatek, natomiast jego progresja nie rozwiąże problemu. Naszym zdaniem w ogóle najlepiej byłoby nie robić jednolitego podatku, tylko zrobić podatek od funduszu płac. Znaczy po prostu tyle od całej kwoty, która jest wydawana w danym przedsiębiorstwie na płace, jakiś procent, nie wiem, czy to będzie 20, 25, raczej nie więcej, bo tak jak wspomniałem, to nie na pracy powinno się wzbogacać państwo. Do tego jest potrzebny, oczywiście bardzo przemyślany, jakiś nowy podatek. Jaki nowy podatek? Nie, chodzi o to, że trzeba zmienić te obciążenia, zdecydowanie. Trzeba się zastanowić, w jaki sposób opodatkować w Polsce majątek, żeby to oczywiście przede wszystkim, żeby nie zwiększać tych dochodów zanadto, bo to też nie chodzi o to, żeby państwo było lewiatanem, który się rozrasta, tylko po prostu, żeby było sprawniejsze. A skoro mówimy o lewiatanie, który się rozrasta, to jak w tej chwili wygląda kondycja lewiatana? No rośnie. Oj, rośnie zdecydowanie. Tak, to będzie, już się nie możemy doczekać, żeby zrobić mapę 2016, bo rzeczywiście będzie wzrost ogromny. W związku z tym, że chociażby pojawił się zupełnie nowy program 500+, to jest około 20 miliardów złotych. No, to było trochę mniej w tym roku, bo on nie zaczął się od stycznia. No ale już w 2017 będzie jeszcze ciekawiej. No, rzeczywiście te wydatki non-stop rosną. Wyjątkowy był
zeszły rok rzeczywiście pod tym względem, że wydatki wzrosły nawet mniej niż PKB. To już jest pewien sukces, że się udało właśnie troszeczkę tego lewiatana powstrzymać, no ale już teraz widzimy, że to był tylko chwilowy trend, który był, i to był głównie związany z tym, że po prostu żeśmy nie byli w stanie już więcej środków unijnych absorbować, na przykład na infrastrukturę, i tam były trochę mniejsze wydatki tak na drogi czy kolej. Natomiast w tym roku rzeczywiście większe wydatki, większe transfery socjalne, 500+. Natomiast no, widać też, że pewne wydatki się powstrzymuje, chociaż można się zastanawiać, czy to dobrze, no bo właśnie. Powstrzymuje, czyli? No chodzi chociażby właśnie o infrastrukturę czy obronność. To jest pierwsza rzecz, którą się zawsze tnie, jeżeli jest kiepska sytuacja budżetu. Przekłada się przetargi, po prostu spowalnia się pracę. Przepraszam, teraz chcąc, nie chcąc, weszliśmy na temat Karakali. Znaczy ja wierzę głęboko, że to nie kondycja finansowa była powodem tego. Opozycja używała tego argumentu. Znaczy cena była najprawdopodobniej niewspółmierna do tego, co mieliśmy otrzymać, natomiast akurat na obronność na szczęście za bardzo nie oszczędzamy, chociaż bo chociażby właśnie w zeszłym roku mieliśmy wydatki o 6 miliardów złotych większe niż i jesteśmy jednym z niewielu krajów NATO, które otrzyma się tego poziomu 2%. No i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo my wyłączyliśmy renty i emerytury. To niepokoi pana uśmiech. Tak, my wyłączyliśmy emerytury wojskowych i personelu wojska i włączyliśmy go do tej sekcji właśnie rent i emerytur i co się okazało, że mimo tego znacznego wzrostu 6 miliardów złotych wydatków na obronność, to osiągnęły one tylko 1,7% PKB, czyli nie wypełniliśmy tak naprawdę tego, tego wymogu NATO, tak, który mówił o 1,95%. Znaczy 2% to owszem, ale w sytuacji, kiedy wliczamy do tego tak. również wydatki na wojskowe emerytury, tak, renty, pensje, tak, no, pensje są włączone, natomiast same emerytury nam napędzają te 2%. Tak, bo emerytury to jest aż 1/4 budżetu MON. To jest naprawdę niesamowite. I czy tak ma wyglądać polską obronność? Cóż tam karakale, cóż tam łodzie podwodne, tak? I tak najwięcej pieniędzy zjadają emeryci. No dużo, dużo. To nie jest na szczęście największa pozycja, bo jeśli dobrze pamiętam, wydatki na nowe uzbrojenie to jest około 8 miliardów. Natomiast no właśnie, to są prawie porównywalne kwoty. No kontrakt na karakale to miało być tak w okolicach 13 miliardów złotych. No mówi się teraz... Rozłożono w czasie oczywiście. Tak, tak, oczywiście. No, jest jakby kilka bardzo dużych programów, które trwają, chociażby obrona rakietowa Wisła, średniego zasięgu. No, będzie program Kruk już za chwilę. Mówi się też o łodzie podwodnej. No łodzie podwodne, tak. To jest w ogóle też bardzo ciekawy argument, jeśli się rozmawia o karakalach, bo Francuzi wcale się na nas nie obrazili. To jest oczywiście pewna gra dyplomatyczna, bo oni będą chcieli te łodzie podwodne sprzedać. Zaraz już mają kupić od Szwedów. Od Szwedów jednak. A to przepraszam, to ja jestem troszeczkę... Nie, mówię tylko o pewnych pogłoskach, o pewnych przeciekach, które się pojawiają. Czyli może to też jest pewnego rodzaju gra. No może być oczywiście właśnie taka gra, żeby wycisnąć troszeczkę więcej od tego oferenta. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wygra najlepszy. Radosław Żydok, Fundacja Republikańska i współautor mapy wydatków i dochodów państwa 2015. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. No i starostwo dodatkowo przysyła... Mieszkańcom przesyłało również takie... Stanie komisja weryfikacyjna, która sprawdzi bulwersujące przypadki reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie. Projekt opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości i nie chodzi o kwestię odpowiedzialności prawnej, ale o, jak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, o cofnięcie decyzji wydanych z naruszeniem prawa i wyrównanie krzywdy poszkodowanym. Stwierdzając wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, komisja będzie nakładała na osobę, na rzecz której decyzja została wydana, obowiązek zapłaty rekompensat na rzecz specjalnie powołanego funduszu rekompensat reprywatyzacyjnych. A zgromadzone na nim środki będą przeznaczone na pomoc dla osób pokrzywdzonych decyzjami reprywatyzacji, wydanymi oczywiście z naruszeniem prawa. No i na ten temat porozmawiamy dziś w debacie poranka. Gośćmi Polskiego Radia 24 są Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I prawnik dr Tomasz Luterek. Dzień dobry. Dzień dobry. No, panowie, komisja weryfikacyjna. Czy to jest dobry pomysł? Krok do przodu? Wszystko zależy, no diabeł tkwi w szczegółach, tak? My nie widzieliśmy jeszcze, nie ma gotowej ustawy. Prezes Kaczyński wczoraj nie przedstawił konkretów. Właściwie widzieliśmy tylko infografikę. Niewątpliwie z tymi nieprawidłowościami w Warszawie, delikatnie mówiąc, coś trzeba zrobić. No nie może być tak, że dziesiątki, jeśli nie setki kamienic przejęto wbrew prawu, łamiąc ustawę.
wystawy i po prostu no, dokonując często fabrykowania dokumentów i uznać, że wszystko jest w porządku i określić to grubą czarną kreską. No, tak być nie może. No i teraz pytanie, kto ma się tym zająć? Tak? Znaczy, w tym momencie prokuratura prowadzi 120 śledztw. To jest ogrom. Każde takie postępowanie to jest bardzo skomplikowana sprawa. Te postępowania dotyczące zwrotów tych nieruchomości to są również bardzo skomplikowane sprawy. No i jakoś trzeba z tego wybrnąć. Znaczy, wydaje mi się, że komisja weryfikacyjna, zresztą Platforma Obywatelska sama proponowała taką komisję weryfikacyjną, tylko na poziomie Rady Miasta i ta propozycja nie została wtedy przegłosowana, bo Platformie zabrakło dwóch głosów w tej na Radzie Miasta. Oczywiście ta komisja weryfikacyjna proponowana przez PiS ma mieć dużo większe kompetencje, no ale nie ulega wątpliwości, że trzeba iść, no moim zdaniem trzeba iść w podobnym kierunku. No tutaj oczywiście pytanie brzmi, czy ta ustawa, czy ta komisja nie będzie, no czy ten pomysł na tą komisję nie łamie konstytucji, nie łamie zasady trójpodziału władz, ale to wszystko od szczegółów, których jeszcze do tej pory chyba nie znamy. To zatrzymajmy się przy tym wątku. Doktor Luterek, jak ta komisja będzie umiejscowiona, jeżeli chodzi o sądy, jeżeli chodzi o takie działa jak na przykład komisje śledcze? Znaczy, to jest ciekawe, bo nazwa komisja weryfikacyjna to mi przywodzi na myśl komisję weryfikacyjną WSI na przykład, chyba dziś w tym obszarze. Znaczy, dokładne umiejscowienie to jest jakiś rodzaj hybrydy, tak, pomiędzy. Znaczy, trudno mi to zdefiniować, natomiast absolutnie uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, dlatego że jakby pozostawienie tej kwestii reprywatyzacyjnej, to o czym mówił Jan Śpiewak, że toczy się tyle postępowań prokuratorskich, potrzebne jest jakaś instytucja, jakiś organ, jakieś ciało pomiędzy, tak, które rzeczywiście to będzie spinać i co najważniejsze, przeprowadzić to w sposób transparentny, bo to, czego nam w tej chwili brakuje, to jakby to, że możemy jakby śledzić wręcz ten wymiar sprawiedliwości. Oczywiście można uczestniczyć w rozprawach sądowych, ale to wszystko raczej odbywa się no, w taki sposób, bym powiedział, mało przejrzysty, mało wręcz interesujący. Dlatego ta formuła tutaj wydaje się jak najbardziej interesująca i ja przyznam, że jest to świetny pomysł. Tylko tutaj mamy wątpliwość co do tego, czy faktycznie ta komisja ma prawo odbierać prawo własności, tak, bo gdzieś taki pomysł się pojawił. Wydaje mi się, że to jest niekonstytucyjne. Czy to może być... Oczywiście, te zapowiedzi, które są w tej chwili, to są tylko zapowiedzi. I rzeczywiście jakby komentowanie tego bardzo szczegółowo no byłoby z naszej strony pewnie nadużyciem i antycypowanie pewnych wydarzeń, które nastąpią. Pamiętajmy, tak jak było z tą ustawą, małą ustawką z zeszłego roku, tą nakładką na dotyczącą tą taką małą ustawą reprywatyzacyjną. To są cztery artykuły, jeden wprowadzający życie i są w zasadzie trzy treści. Ja przyznam, że przeanalizowanie tego, tam jest tyle lub czasopism takich poukrywanych, więc tutaj mamy pewne założenia. Ja uważam, że to krok w bardzo dobrym kierunku. Pół roku temu nie mieliśmy szansy w ogóle o czymś takim marzyć, tak? Dla osób, które zajmują się reprywatyzacją, to co się dzieje w tej chwili. Ale to panowie, to ja bym chciał porozmawiać o pewnych wątpliwościach, które oczywiście od razu po ogłoszeniu powstania tej komisji pojawiły się i były jakoś artykułowane. No głównie oczywiście przez przedstawicieli opozycji, ale nie tylko. Pierwsza kwestia. Wiem, to są tylko założenia, to są tylko na razie bardzo ogólne propozycje tego, w jaką stronę to rozwiązanie będzie zmierzać. Ale minister Ziobro był pytany właśnie o to, na ile ta komisja będzie mogła podważać wyroki sądów. Powiedział, że jest to nieprawdą i wyjaśnił, że ogromna większość decyzji reprywatyzacyjnych, jakie były podejmowane w Warszawie i którymi miała się zajmować ta komisja, ma podstawy w nieprawidłowych decyzjach organów władzy miasta stołecznego w Warszawie, czyli w decyzjach administracyjnych, a nie decyzjach sądowych. I teraz spojrzę na pana Śpiewaka. Pana doświadczenie. No bo to jest tak, że jakby decyzje na koniec dnia wydaje urząd, tak? Tak, organ. Ale one są Państwo są oparte na wyrokach sądów, które nakazują pewne rzeczy zrobić administracyjnych, ale często do sądów to w ogóle nie trafia. I były dwa organy, które decydowały o tym, tak? Czyli Ministerstwo Infrastruktury albo właśnie Urząd Miasta Warszawa, który wydawał te decyzje w trybie administracyjnym. I teraz ja nie wiem dokładnie, nie znam statystyk dotyczących tego, ile tych spraw trafiło do sądów i było przez sądy, że tak powiem, klepnięte, a ile było wydanych tylko przez sam Urząd.
za trzeba by sobie to nie zobaczyć. Nie zmienia to faktu, że ja osobiście znam z autopsji decyzje sądów, które są absolutnie skandaliczne, to znaczy, których mi nie da się przejść do porządku dziennego nad tymi decyzjami. Dzisiaj robimy konferencję o 12 na Chmielnej 11, gdzie serdecznie Państwa zapraszamy, gdzie będą ludzie, którzy mieszkali w kamienicy, która została zburzona w czasie wojny. Sąd na początku 90. to potwierdził, a potem nagle się drugi sąd, cywilny sąd administracyjny to potwierdził na początku 90., a sąd administracyjny powiedział, że była cała. Jakby, mimo, że są dokumenty z Biura Odbudowy Stolicy, że została zburzona. W takim razie ona nigdy nie powinna była być zwrócona. Została zwrócona ludziom, którzy podszywali się prawdopodobnie za spadkobierców i ci ludzie spędzili w długi osoby, które odbudowywały tą kamienicę z gruzu. I teraz ci ludzie mają po 500 tysięcy złotych długów, fikcyjnych długów zrobionych przez to, że sąd administracyjny jakby powiedział, że dokumenty z Biura Odbudowy Stolicy i wyrok sądu cywilnego z początku 90. go nie interesuje. No to mamy pewien problem, bo mamy komisja nie pomógł się zajmować. Sądy administracyjne przede wszystkim, tak, są państwem w państwie. Znaczy, coś trzeba z tymi sądami administracyjnymi, szczególnie w Warszawie, zrobić. Ja polecam sobie przejście kiedyś na jakąś rozprawę do USA. Poziom arogancji tych sędziów, nie wszystkich oczywiście, ale bardzo wielu, jest niewiarygodny. To, co się działo w tych sądach administracyjnych, naprawdę wymaga dokładnego przejrzenia. I tutaj też ja tutaj proponuję taki dość radykalny, forsuję taki radykalną dość opinię na temat tego w ogóle, co robił sąd administracyjny. Co, cała podstawa prawna reprywatyzacji, tak, czyli cofanie tych decyzji sprzed 70 lat, jest niekonstytucyjna. Tak? Znaczy, w dużym mierze te kamienice, które były zburzone, kamienice, gdzie sprzedawano mieszkania, gdzie ludzie wchodzili w umowy najmu, tam doszło do nieodwracalnych zmian w prawie. I takich decyzji administracyjnych nie da się na gruncie polskiej konstytucji, szczególnie paragraf drugi polskiej konstytucji, czyli zaufanie obywatela do państwa, podważać. Tymczasem sądy administracyjne to zrobiły. Ja przypomnę, że nie ma ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce i ta cała reprywatyzacja opiera się na orzecznictwie sądów administracyjnych. Tak więc widzimy, że to sądy administracyjne stworzyły pewną fikcję prawną, łamały konstytucję, odbierały prawa obywatelom i teraz trzeba po tych sądach administracyjnych posprzątać. A z drugiej strony mamy oczywiście warszawski ratusz i urzędnika Jakuba Rudnickiego, którego własny ojciec, o którym własny ojciec mówi, że pójdzie siedzieć. Był taki reportaż TVN24, gdzie on tak powiedział. I człowieka absolutnie skompromitowanego, który sam handlował roszczeniami i który wydawał te setki tych decyzji swoim znajomym. No chwilę, znaczy, no nie można przejść do porządku dziennego nad... Ale proszę zobaczyć, bo właśnie już w tej chwili, jak o tym mówimy, dokonujemy takiego zapętlenia, tak? Bo w zasadzie, gdzie jest początek tego problemu, jaki jest punkt odniesienia, bo tutaj mamy jakieś decyzje, jakieś WSA, jakiś magistrat, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzie w ogóle jest jakiś w tym wszystkim rozsądek? I właśnie rozsądku, który powinien wynikać z przepisów prawa, brakuje. Dlatego, że orzecznictwo z uwagi na brak regulacji ustawowych wykreowało swój własny model reprywatyzacji, który jest do szpiku kości patologiczny. To panie doktorze, to w takim razie króciutki cytat. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, jako komentarz właśnie do tej wczorajszej konferencji. Żadna komisja weryfikacyjna, niezależnie od tego, jakich ekspertów z PiS posadzi tam prezes Kaczyński, nie rozwiąże problemu dekretu Bieruta ani problemów lokatorów. Zgadza się pan z taką opinią? Inaczej, komisja może zasygnalizować pewne rzeczy, pewne ułomności, najbardziej takie patologiczne, takie już fundamentalnie patologiczne, rzeczywiście może złagodzić. Natomiast rzeczywiście, co do zasady, problem musi być rozwiązany na gruncie ustawowym. I to jest bezsporne, bo tak to będziemy rzeczywiście odwracali jakieś decyzje, które wynikały z kolei z regulacji komunistycznych, które były totalnym bezprawiem i mamy to zapętlenie. Dlatego absolutnie najważniejsze jest spojrzenie fundamentalne. Fundamentalne, czyli skąd się wziął problem reprywatyzacji i jak go chcemy na takim globalnym poziomie rozwiązać. A tak to będziemy tylko zajmowali się patologiami do patologii. W takim razie jeszcze jeden zarzut, to z kolei politycy ugrupowania Kukiz15. Dlaczego tylko Warszawa? No to dobre pytanie. Łódź rzeka, tak? Łódź, Kraków. Myślę, że ta lista byłaby o wiele dłuższa. No, cała Polska centralna, środkowa, tak, oczywiście. Cała Polska centralna w Krakowie działał, zapadł jako i do tej pory chyba jedyne prawomocne wyroki właśnie dotyczące prywatyzacji działalności zorganizowanych grup przestępczych, które wyłudzały te nieruchomości. I znowu, tak, mamy sytuację, w której w ganku Owców Kamienic jedyna osoba, która poszła tam siedzieć, był świadek korony. Natomiast sądy osobom odpowiedzialnym za ten proceder, które ukradły dziesiątki kamienic, dostały wyroki w zawieszeniu. I co się stało z tymi kamienicami? Nie odzyskano tych kamienic. Te kamienice dalej są w rękach osób powiązanych z mafią. I no, jak mówimy o kryzysie demokracji, mówimy o kryzysie tego
tego państwa. No to właśnie tutaj go widzimy. Ale to jest dowód na to, że rzeczywiście ta komisja, dobrze, że ona powstaje. Dlatego, że do tej pory te sprawy były kompletnie, jakby dowiedzieliśmy się o nich, przeczytaliśmy w prasie, natomiast nic się nie zmieniało. No to jest jakby ten model, który w tej chwili funkcjonuje. No, więc Polacy nic się nie stało. To tak, więc o tyle ta komisja rzeczywiście budzi jakąś nadzieję, że być może parę osób zostanie przykładnie ukaranych. Tak, żeby nawet, żeby rozbić to poczucie buty, tej pewności siebie, które właśnie jest nawet widoczne u części skorumpowanych sędziów. Tak? To, o tym karaniu w takim razie porozmawiamy za kilka minut. Przypomnę, trwa debata poranka na antenie Polskiego Radia 24, a już za chwilę informacje. Przed remontem ta droga bardzo zniszczona, więc mogą się zdarzać jakieś fragmenty, gdzie nie ma rzeczywiście asfaltu. Przed mikrofonem Robert Kawka. Jest zgoda na misję policyjną na Ukrainie, powiedział prezydent tego kraju Petro Poroszenko po spotkaniu tzw. czwórki normandzkiej w Berlinie. Uczestnicy rozmów uzgodnili nowy plan działań zmierzający do pokojowego rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz zgodzili się na wysłanie do Donbasu misji uzbrojonych policjantów. Na zaproszenie kanclerz Niemiec Angeli Merkel w spotkaniu w stolicy Niemiec uczestniczyli prezydenci Francji, Rosji i Ukrainy. Tak, posiadamy dokumenty, te same dokumenty. Strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego wskazała Henrykę Pochniarz na przewodniczącą tego gremium. Po roku szefowania radą przez szefa Solidarności Piotra Dudę, zgodnie z ustawą, teraz przewodniczącą, została przedstawicielka pracodawców. Henryka Pochniarz mówiła w Pałacu Prezydenckim podczas uroczystego jubileuszowego posiedzenia Rady, że zastąpienie Komisji Trójstronnej Radą Dialogu Społecznego ustawiło w nowym, lepszym świetle wszystkie strony dialogu. Przez to zrównoważenie stron nastąpiła taka autentyczna współpraca związków zawodowych, pracodawców i rządu i mam nadzieję, że to się dalej utrzyma. W każdym bądź razie zdaję sobie sprawę, że ten następny rok to jest bardzo ciężka praca, bo po pierwsze my musimy zastanowić się, jakie elementy ewentualnie powinny ulec zmianie, chociażby afiliacja wojewódzkich rad dialogu. Henryka Pochniarz podkreśliła, że kolejne spotkanie Rady powinno się odbyć jak najszybciej, ale nie wyznaczyła jeszcze terminu. Rada Dialogu Społecznego powołana została przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku ubiegłego roku. Zasiadają w niej przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, a także przedstawiciele prezydenta Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego. W toruńskim sądzie rozpoczął się proces 21-letniego bydgoszczanina oskarżonego o nawoływanie do nienawiści wobec wyznawców islamu. Sebastian P., student prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, był uczestnikiem zeszłorocznego marszu Polak Mądry przed Szkodą, zorganizowanego w Toruniu przez Młodzież Wszechpolską. Grozi mu do 3 lat więzienia. Akt oskarżenia odczytała Dorota Wysińska-Tycińska z prokuratury Toruń Centrum Zachód. W toku publicznej wypowiedzi znieważył tę grupę ludności, nazywając ich hołotą, społoczą oraz terrorystami. Słowa skierowałem do wąskiej grupy uchodźców, która nie toleruje naszego prawa, obyczajów i kultury. Tak swoje zachowanie w sądzie usprawiedliwiał Sebastian P. Miałem na celu wyrażenie pewnego niepokoju na temat wpuszczania do Europy oraz Polski wszystkich uchodźców bez chociaż najmniejszej kontroli. Nie reprezentuję poglądu, że wszyscy muzułmanie to terroryści. Dałem ponieść się emocjom. Oskarżony przyznał, że jest mu wstyd i żałuje wypowiedzianych słów. Gdyby na przykład świadkiem całego zdarzenia byli muzułmanie, z pewnością mogli poczuć się urażeni. Sebastian P. po tym zdarzeniu wystąpił z Młodzieży Wszechpolskiej. Tłumaczył w sądzie, że nie będzie już publicznie prezentował swoich poglądów. Chciałbym się obecnie skupić przede wszystkim na studiach. Jeśli sprawa nie zakończyłaby się pozytywnie, może to wpłynąć na całe moje późniejsze życie. Sąd spytał studenta prawa, czy w przyszłości podjąłby się reprezentowania osoby o innym wyznaniu, kolorze skóry i innej kulturze. To byłaby moja praca, więc podjąłbym się obrony każdej osoby, która by się do mnie zgłosiła. Z Torunia Michał Zaręba. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Tu Polskie Radio 24, jest 1:33. Wracamy do powtórki wczorajszej debaty poranka, którą prowadzi Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w debacie poranka na antenie Polskiego Radia 24 przypomnę Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i prawnik dr Tomasz Ruterek. Panowie, to w takim razie wróćmy jeszcze do cytatów i opinii, jakie wygłaszali przedstawiciele głównie partii opozycyjnych.
którzy komentowali pomysł powstania komisji weryfikacyjnej. To coś na wzór sądów ludowych z czasów stalinowskich, to przypomina trójki robotniczo-chłopskie. Kto tak powiedział? Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Znaczy myślę, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej sami, jak mówiłem, sami zaproponowali komisję weryfikacyjną, która miała działać na poziomie Rady Miasta. Tak więc ja nie wiem, znaczy ja już trochę nie nadążam nad tymi pomysłami Platformy Obywatelskiej, bo zmieniają się ich opinie bardzo, bardzo, bardzo szybko. No oczywiście, tak jak mówiliśmy, diabeł tkwi w szczegółach. Chodzi o to, żeby ta komisja weryfikacyjna nie łamała konstytucji, nie wchodziła w uprawnienia władz sądowniczej, ale nie zmienia to faktu, że to Platforma Obywatelska w dużym stopniu przyczyniła się do stworzenia tego syfu i powinna wziąć chociaż minimum odpowiedzialności za to, co się dzieje w Warszawie, tak? Widzimy, że pani prezydent udaje, że problemu nie ma, że... Pani prezydent bada sprawę, znaczy jej funkcjonariusze i urzędnicy badają sprawę. Pani prezydent podobno ma dzisiaj wystąpić w Sejmie przed Komisji Samorządu Terytorialnego, bardzo jestem ciekaw, czy przyjdzie, ale no nie wiem, no, chociażby wczoraj Gazeta Wyborcza pisała o tym, że odmówiła udzielania informacji publicznej na temat właśnie związanych z reprywatyzacją, tak? Nie, wiceprezydent Pal się nie spotyka z dziennikarzami, którzy chcą się z nimi po tym porozmawiać. Znaczy, absolutny brak jawności, absolutny brak woli rozwiązania tego problemu. Moim zdaniem pani prezydent powinna wszcząć po prostu z urzędu te wszystkie postępowania administracyjne, które prowadził przynajmniej Jakub Rudnicki, tak? Znaczy, to powinno być po prostu moim zdaniem z urzędu wszczęte. Teraz mamy jeszcze tutaj, wracając do tych kwestii prawnych, tak? Które są może trochę skomplikowane, ale sądy administracyjne jeszcze jedną rzecz robiły strasznie. One odmawiały prawa bycia stroną w tych postępowaniach reprywatyzacyjnych właścicielom, wspólnotom i lokatorom. Właścicielom nie zawsze, często im pozwalała, wspólnotom bardzo często i lokatorom zawsze. Czyli proszę sobie wyobrazić, jaki to był układ zamknięty, tak? Znaczy, nie było komu po prostu bronić tych kamienic przed przejęciem, bo po prostu a miasto w ogóle się nie pojawiało na rozprawach. Czyli, a miało taką możliwość? Oczywiście, ale ja jeszcze byłem przekonywany do niedawna przez wiceprezydenta Jóźwiaka, że miasto nie jest stroną w tych postępowaniach. No więc jakby mamy do czynienia, naprawdę, z niewiarygodną zapaścią wymiaru sprawiedliwości, niewiarygodną zapaścią warszawskiego ratusza, który po prostu umożliwił ten proceder, umożliwił działanie tej mafii reprywatyzacyjnej. I mamy, moim zdaniem, te decyzje tych sądów administracyjnych i decyzje Urzędu Miasta, wszystkie są właściwie, zdecydowana większość tych decyzji opatrzona jest ogromną, jest po prostu wydana z ogromnym naruszeniem prawa, tak? A dotyczyły majątku, kamienic, losów, tysięcy ludzi. Tak więc pani prezydent powinna, moim zdaniem, teraz po prostu, jeśli ona chce coś zrobić, no to powinna, moim zdaniem, z urzędu wszcząć te postępowania po prostu i zacząć wszystkie te postępowania sprawdzać, czy wszystkie strony były poinformowane, czy wszystkie dokumenty były, czy miasto stawiło się na rozprawach i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, a nie widzimy żadnej woli ze strony pani prezydent, żeby cokolwiek w tej kwestii robić. Znaczy, ja znowu wracam jakby kwestia tej komisji. Absolutnie uważam, że to jest krok w dobrym kierunku, natomiast to, co widzimy, to, co Jan Śpiewak przedstawia, czyli ta zawiłość tego wszystkiego powoduje, że ta komisja będzie miała bardzo utrudnione działanie, jeżeli nie pracujemy jakiegoś modelu reprywatyzacji, czegoś, do którego możemy się odnieść. Ale w tym momencie wchodzimy już w wielką politykę. Ale nie, bo bez tego się nie da tego rozwiązać. Jakby, jeżeli nie mamy punktu odniesienia, jakiejś aksjologii reprywatyzacyjnej, no to trudno, żeby ta komisja działała, bo wtedy ona będzie się odbijała no bo to jest naruszenie takich przepisów, to jest takich, a to jest wszystko niespójne, dlatego że orzecznictwo to wykreowało, orzecznictwo było niespójne, to jest kompletnie bałagan. To musi być uporządkowane przez jakąś regulację, jakiś jasny kierunek, w którym podążamy, jeżeli chodzi o demokrację. Panie doktorze, to teraz chciałem wrócić do tego wątku karania ludzi odpowiedzialnych za przejęcia nieruchomości w Warszawie, bo słuchając uważnie tej wczorajszej konferencji prasowej i tych założeń, które mają dotyczyć pracy Komisji Weryfikacyjnej, mogliśmy usłyszeć o tym, że albo te kamienice będą odbierane właścicielom, którzy weszli w ich posiadanie z naruszeniem prawa, lub też jeżeli na przykład te kamienice przeszły w drugie, trzecie, czwarte, piąte ręce, to wtedy ta komisja będzie mogła od tych pierwotnych przejmujących zażądać odszkodowania, które to będzie trafiać na konto tego specjalnego funduszu na rzecz osób poszkodowanych. Po pierwsze, no jakie są możliwości rzeczywiście egzekwowania od tych ludzi kar pieniężnych? Dwa, czy na karach pieniężnych tak naprawdę powinno się skończyć? No bo tu już wchodzimy właśnie w kwestię odpowiedzialności i tego, jaką karę ci ludzie powinni ponieść. Więc jestem bardzo ciekaw właśnie, jak to zostanie legislacyjnie rozwiązane, bo w tej chwili mamy założenia, natomiast ciekawe, jak to zostanie napisane, tak? Czyli w jaki sposób to się zmaterializuje w postaci przepisów prawnych. I to będzie wymagało pewnie
naprawdę głębszego zastanowienia, także na to czekam, tego nie wiemy. Natomiast jest to krok, moim zdaniem, znowuż w świetnym kierunku. No, dobrze, w takim razie jeszcze jedna wątpliwość. Jak się na przykład będzie można, pana zdaniem, jeżeli chodzi o polskie prawo, odwoływać od wyroków takiej to właśnie komisji, jeżeli na przykład te wyroki będą sprzeczne z tym, co wcześniej ustalił inny organ władzy pod tytułem miasta Warszawa? To musi być przewidziane w ustawie o tej komisji, tak? To musi być w ten sposób rozwiązane. W tej chwili możemy, mówię, dywagować, ale to chyba... Bo zostawiam kwestię, w której na przykład ta komisja będzie podważać wyroki sądów, no bo jeżeli wierzyć słowom ministra Ziobro, to do takich sytuacji dochodzić nie powinno, ponieważ to nie te wyroki będą jak gdyby zainteresowania komisji, tak, a nie decyzje sądów. Tak, to zostawiamy z boku. No chociaż o czym zresztą mówią też sędziowie, te wyroki, decyzje sądów, tak, dotycząc ustawienia kuratora dla 150-letniej osoby. No, to powinno być jakby przedmiotem... No i co z takimi sytuacjami na przykład? No bo to było z kolei podstawą do dalszych działań. To jest postępowanie przeciwko sędziom, tak? Ja nie wiem, znaczy moim zdaniem powinni się wypowiedzieć prezes NSA i prezes Sądu Najwyższego i może też prezes Trybunału Konstytucyjnego, po prostu powinni się też wypowiedzieć, co oni uważają, że powinno się zrobić w takiej sytuacji, gdy sądy administracyjne łamały prawo, gdy bardzo wielu w sądach właśnie cywilnych ustanowiono tych kuratorów. Co w tej sytuacji zrobić? Jak mamy to posprzątać, żeby nie naruszać trójpodziału władzy, nie uderzać, żeby to wszystko się odbyło zgodnie z polską konstytucją, ale z drugiej strony, żeby jednak prawo było prawem i żeby nie było tego poczucia po prostu bezkarności tych sędziów, którzy, tak jak mówiliśmy, podejmowali decyzje z rażącym naruszeniem konstytucji, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie podważania decyzji administracyjnych, nacjonalizacyjnych, które umożliwiały reprywatyzację. Ja bardzo chętnie posłucham. Znaczy, i to jest jedyna w tym momencie propozycja. Tak naprawdę ratusz ma taką możliwość posprzątania tego, ale nie chce tego robić. No więc jeśli nie ratusz, jeśli nie komisja weryfikacyjna, to co? Znaczy, ja nie widzę innej propozycji leżącej na stole. Może faktycznie prezes NSA, prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego powinni się wypowiedzieć na ten temat. Jak to posprzątać, tak? Konstruktywna krytyka, dokładnie. Nie na takiej zasadzie nie do mnie, tylko przedstawić jakieś alternatywne rozwiązania. A alternatywnym rozwiązaniem jest to, że skierujemy to do sądu. No to jest kpina, tak? No, te sądy spowodowały jakby problem reprywatyzacji w dużej mierze, więc one są niewydolne. My musimy w ogóle postawić pytanie o kondycję polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ten odziedziczony po okresie komunizmu umiarkowanie, delikatnie mówiąc, zweryfikowany aparat sądowniczy okazał się nieprzystający do realiów świata demokratycznego, do realiów świata postkomunistycznego. I to jest to pytanie. Ale tu mamy kolejny problem, bo gdy zaczynamy mówić o Trybunale Konstytucyjnym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Sądzie Najwyższym, no to ponownie wchodzimy w wielką politykę, no i w ten spór polityczny, który w tej chwili obserwujemy w Polsce. Bo przypomnę, że od takich właśnie słów, od takich zdań konferencję prasową rozpoczął prezes Jarosław Kaczyński, mówiąc o tym, że to są właśnie dowody na to, że polski system sądowy pracuje źle. Na pewno ta komisja weryfikacyjna ma służyć partykularnym celom PiS-u. Tak? No, z jednej strony moim zdaniem ma przykryć aborcję, ma przykryć Misiewiczów i to, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, a z trzeciej strony ma służyć walce z wymiarem sprawiedliwości. I to jest oczywiście niebezpieczne i groźne, ale tak jak mówiłem, znaczy niech sędziowie uderzą się w piersi i niech powiedzą, co w takim razie, co w sytuacji, w której po prostu cała jedyna gałąź tego wymiaru sprawiedliwości łamała konstytucję, zbierała i łamała prawa człowieka. Znaczy, co mamy w takiej sytuacji zrobić jako praworządne państwo, które chciało być, należeć do tej rodziny demokracji liberalnej? Przynajmniej ja bym chciał tak. Ja rozmawiam z sędziami i przecież gro z nich to uczciwi i naprawdę ludzie, którzy legitymują się dużą wiedzą z zakresu prawa i oni wręcz w rozmowach prywatnych przyznają, że potrzebują pomocy. Potrzebują pomocy, bo jest pewien system uwikłań wewnętrznych, jak w każdych instytucjach, gdzie należy to jakby troszkę rozbić, tak? Troszkę, czy zdecydowanie rozbić. Więc reforma wymiaru sprawiedliwości i być może reprywatyzacja jest do tego świetnym pretekstem, bo zawsze jest potrzebny jakiś pretekst, tak? A tutaj jakby skala nadużyć jest tak duża, że wydaje mi się, że ta komisja może być pierwszym krokiem do reformy sądownictwa w Polsce. Kto powinien wejść w skład tej komisji, pomóc zdaniem?
To zostało określone. Ja wiem, ale to jest kolejna sprawa, czyli kwestia, jak to ma być faktycznie w praktyce zrobione. Postępowania prywatyzacyjne są koszmarnie skomplikowane. Na nie składają się postępowania spadkowe, administracyjne. No to jest naprawdę księgi wieczyste do I wojny światowej, czyli w Warszawie były prowadzone po rosyjsku. Znaczy to wymaga przede wszystkim sztabu specjalistów. No, jeśli tam nie będzie budżetu na setkę prawników, tłumaczy, specjalistów od sprawa... Tak, ale tutaj mówimy o specjalistach, którzy będą jakoś posiłkować pracę tej komisji. A ja pytam o to... Ja sobie nie wyobrażam, żeby posłowie zasiadający w polskim parlamencie byli w stanie sobie z tym poradzić. Tak? Mi zajęło 3 lata, żeby w ogóle zrozumieć, na czym ten wał reprywatyzacyjny polega. I nie wyobrażam sobie, żeby tak skomplikowana materia była... było to możliwe, żeby ci posłowie po prostu sami sobie dali. Ale właśnie, bo to jest na przykład przyczynek, jestem biegłym sądowym, tak, do spraw wyceny nieruchomości, właśnie tych reprywatyzowanych. Często sądy nie korzystają z wiedzy biegłych, bo sędzia nie może mieć wiedzy z zakresu budowy elektrowni atomowych, z zakresu prowadzenia operacji na otwartym sercu, a później z zakresu reprywatyzacji, to jest oczywiste. W związku z czym ten sztab specjalistów jest absolutnie potrzebny i to jest zupełnie naturalne. Dlatego w tej komisji w zasadzie powinni zasiadać jednak ludzie, którzy reformatorzy, może nawet politycy, tak, którzy jakby będą mieli pewną wiedzę z zakresu prawa, z zakresu wyceny nieruchomości, natomiast mają wizję naprawy. A już od konkretnych spraw, od badania problemów związanych z konkretnym przypadkiem, są specjaliści rzeczywiście. Ale to słuchając tego, co panowie mówicie, to mam takie wrażenie, że tak naprawdę, no, jeżeli przynajmniej chodzi o panów oczekiwania, to jest trochę tak, że ta komisja, owszem, powinna zająć się Warszawą, ale tak naprawdę to powinien być pewien wstęp, pierwszy krok do czegoś, co będzie miało o wiele większe znaczenie i będzie na o wiele większą skalę. No ja tak to czuję, bo inaczej mamy problem, bo ta komisja jest zawieszona w próżni. Jeżeli nie przedstawimy koncepcji, do czego dążymy, jak chcemy, żeby ten wymiar sprawiedliwości w Polsce wyglądał, jak chcemy, żeby on działał, to w zasadzie ta komisja niczego nie załatwi. Musi być ten pozytywny obraz, do którego dążymy. Bez tego trudno...